Dzień dobry, witajcie moi drodzy na moim kanale Smak Nowego Życia. Oczywiście na samym początku proszę was o wsparcie. Mam nadzieję, że z głosem będzie wszystko ok, bo tu już czwarty raz się z Ewą łączymy. Dzień dobry, Ewo. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych i ciebie, Wojtku. Witam. Witam. Powiem wam, zainwestowałem kupę kasy w telefon i coś znowu jest nie tak, ale zawsze został mi jeszcze laptop, laptopa będę nagrywać, także nie poddaję się. Ewa, ja już nie będę przeciągał, oddaję ci głos. Witam serdecznie, nazywam się Ewa. Jestem trzeźwiejącą alkoholiczką 16 lat i 7 miesięcy. Obecnie w tym roku skończę 52 lata. Czyli można policzyć, mając 36 lat zaczęłam trzeźwieć. W tym 13 lat swojego życia po prostu byłam alkoholiczką dość czynną. Może opowiem historię taką, jak wielu historii, chociaż moja troszkę taka jest dogłębna, że praktycznie były też i plusy. Pochodzę z bardzo takiej rodziny prostej, niezamożnej rodziny. Wychowywała mnie babcia z moją mamą. Miałam siostrę, gdzie w wieku 8 lat ona zmarła. I po prostu zostałam teraz mamie ja. Mama pracowała w hutnictwie, czyli w dość męskim zawodzie. Więcej mamy w domu nie było, była ta babcia. Babcia też tam, wiadomo, no, cmentarz, kościół, takie sprawy, więc byłam sama. I był ojciec, mój ojciec, gdzie moja mama zawsze stwierdziła, że ona absolutnie za niego nie wyjdzie, bo będzie mu musiała po prostu całą swoją wypłatę oddawać na picie. Ojciec mieszkał dwie ulice dalej, obok nas. Miał pierwsze małżeństwo, nie był po rozwodzie, z pierwszego małżeństwa miał czterech synów. No a mamie na tym tak jakby nie zależało, żeby tam rozwód brał. On po prostu był. I najgorsze w tym wszystkim było to, że jak mama pracowała, czyli mama na 14 pracowała na rano, ojciec wykorzystywał ten czas, żeby u mnie się pojawiać, bo byłam sama w domu, aby wtedy mnie wychowywać. No oczywiście jako dziecko 6-letnie, 7-letnie, 8-letnie wpuszczało się go, tak? Słuchałam tego bełkotu czasami, ale mama mu zakazywała. Mama mu ewidentnie zakazywała. Mówiłam mamie, no ale oczywiście nie będzie dnia wolnego brała, żeby pilnować. Zakazywała mnie wpuszczać, no to pilnowała, jak ze szkoły chodziłam. Wizerunek w ogóle mojego ojca to było, że szkoła była nieopodal baru. Więc jak wychodziłam ze szkoły, to był obsztany, leżał pod barem. I najgorsze w tym wszystkim było to, że moja mama kazała mi chodzić po tych barach, aby wydostać od niego alimenty, które mi się należą. Czyli wyobrazić sobie można dziecko 7-8-letnie wchodzić do baru, do tego stolika, siedzieć, bo on miał czas mi je dać, on wielką łaskę w ogóle robił, tak? Nie wiem czemu wtedy, w tamtym czasie mama w ogóle jakiegokolwiek sądu nie zrobiła jakiejś rozprawy alimentacyjnej, bo dała mi nazwisko po prostu po nim. No to siedzisz godzinę, siedzisz dwie, zamiast się uczyć, mama w pracy oczywiście, no gdzie tam babcia, no. I też to było, powiem szczerze, z biegiem czasu, potem jak tak myślałam, koleżanki beztroską, no wiadomo, bawienie się czy na podwórku, ja miałam jeden, dopaść taty, przykładowo po czterech barach, gdzie on siedzi, jako dziecko, żeby wyciągnąć te pieniądze. Pomijając już te dzieciństwo, moja mama była troszeczkę taka, nie chcę obrazić, broń Boże, moją mamę, nie umiała pisać ani czytać po polsku, czyli była analfabetką, bo była w roczniku 36 urodzona, gdzie babcia powiedziała, zamiast do szkoły, to wolała tam kraść, żeby do domu coś tam przynosić, jakiś warzyw, pomijając już to. Musiałam bardzo prędko dorosnąć, bo musiałam pilnować tą mamę i tą babcię, jakby nie było. Tak jakbym
Musiała się nimi zaopiekować. O wieku 8 lat uczyłam mamę podpisu. Bo jakby szła na wywiadówkę, żeby krzyżyki nie stawiała. Podpisywała nie wiadomo co. Była taka łatwowierna. No i troszkę tak, jak to siostra od niej stwierdziła, że troszkę tak, nie że z psychiką, po prostu nie miała się odnaleźć w danym miejscu moja mama. Ona nie miała przyjaciół, ona nie wychodziła. Pracowała w tym hutnictwie, rzetelnie w ogóle pracowała, bo przepracowała 34 lata na swoją emeryturę. I teraz dochodzi wiek 16, wiadomo, dorastania, czyli bunt. Do jakiegoś pewnego czasu ten tato przychodził, było wywyższanie się, oczywiście w ogóle planował studia według mnie, szkoły chciał mi wybierać, zaczął mi dyrygować, co mam się ubierać, co nie ubierać, że mama źle mnie wychowuje i non stop takie zachowania, gdzie słyszysz, a to, że mama miała mnie usunąć, to ja jako dziecko słyszałam cały czas, bo moja siostra urodziła się niepełnosprawna, miała Hajnego Medina i astmę. I ja byłam totalną wpadką, gdzie mama już szła na ten zabieg. Po prostu tylko ciocia wparowała do poradni, żeby ją wycofać z tego zabiegu. Czyli ja byłam taką totalną wpadką, przeszkodą, nie wiem. No i słyszysz to jako dziecko, nie? Byłam bardzo grzecznym dzieckiem, cichym dzieckiem, mama nie ze mną, w ogóle żadnych problemów nie miała. I tak jak to mówię, trzeba było dorosnąć bardzo prędko. W wieku takim, gdzie się potem już szkoły wybierało, po prostu stwierdziłam, że pójdę do szkoły handlowej, gdzie z praktyki pieniądze mamie będę oddawała, też i w ten sposób jakoś pomogę. Powiedziałam, że na tego ojca w ogóle nie można liczyć, bo żeby tam wsparł w ogóle mnie, o jakieś potrzeby, żeby pytał, nie. I poszłam do tej handlówki i pamiętam, w wieku 15 lat postawiłam się ojcu. Nie było mamy, a jeszcze powiem taką rzecz, że mój ojciec się bardzo mojej mamy bał, bo na moich oczach, jak mama mu ile razy przysadziła, to z marynarki wyskakiwał. On był taki malutki, 1,50 m, a mama takiej pary 120, bo to w hutnictwie wiadomo, wszystko wyrobione, tak? Także on się ją bał. Także za tą odwagę, no powiem, dzisiaj to go podziwiam, bo też już dostałam od mamy to, więc wiem. I w wieku 15 lat był też taki przełom u mnie, gdzie ja stwierdziłam i on się dowiedział, że ja idę do tej handlówki, że nie idę na średnią szkołę, nie pójdę na maturę, bo on stwierdził, że ja muszę iść na studia prawnicze. Pomimo to, że ja mówię mu, no ale tato, a za co? Ja mam pieniądze odłożone, ja wszystko ci będę, ja mówię, no oczywiście, oczywiście. Ty alimentów nie umiesz płacić, a ty mi szkoły popłacisz, tak? Więc w tamtych czasach musiałam coś takiego zrobić, że po prostu chciałam jak najprędzej mamie pomóc. I prowadziłam się tak dosłownie, jak to powinno być wszystko, tak? Nie stwarzałam mamie problemów, bo już widziałam, że sporo ma też z tym ojcem. Jako dziecko szukaliśmy go po barach, ta moja mama mnie ciągnie, dźwigamy go, zataczamy go do łóżka albo na ziemi śpi, znowu się obudzi, cały czas te ględzenie, takie ględzenie i ta mama cały czas tak jakby była, no chyba go kochała powiedzmy, no szczerze tak powiem, że go kochała, bo w 97 co była w Raciborzu ta powódź, ojciec stracił wszystko. Umarła babcia w 98 i moja mama tego taty przygarnęła do siebie. Po rozmowie ze mną stwierdziła, że on już nie pije, no bo rzeczywiście już wtedy nie umiał. Jedno, dwa piwo, ona stwierdziła, że będą dwie emerytury, będzie im lepiej. I powiem, może to dziwnie zabrzmi, chyba to jednak była miłość, bo 10 lat jeszcze ze sobą byli bez żadnych problemów. Tato już nie pił wtedy. No i w wieku 16 lat poszłam do tej, do tej handlówki. W wieku 17 lat poznaliśmy się z mężem. Mąż był z odległości 12 kilometrów z innej miejscowości. I nie wiem, powiem szczerze, bo z mężem nawet się teraz tak zastanawiamy, co żeśmy wtedy w głowach mieli. Mąż miał nie za bardzo fajną sytuację w domu, bo tam była trzecia żona ojca od niego. No to wiadomo, to nie jest matka, no macocha. Ja miałam taką sytuację, nie taką sytuację.
Więc żeśmy chcieli spróbować po prostu się tak jakby już odsunąć od tych rodzin, bo byliśmy po prostu zmęczeni. Jako nastolatkowie, 17 lat. I powiem tak, pomieszkaliśmy u mojej mamy, już w wieku 17 lat z plecakiem przyprowadził się do nas, gdzie mama się zgodziła z babcią. Wtedy poszedł do pracy nielegalnie jako nastolatek. W wieku 17 lat zaszłam w ciążę. Urodziłam córę. W listopadzie skończyłam 18, w grudniu urodziłam córę. I proszę sobie wyobrazić, że ja przy moim dziecku nikomu nic nie pozwoliłam robić. Ona była moja. Więc jakie było zdziwienie tych starszych osób obok mnie, no bo przecież ja musiałam dorosnąć, ja robiłam takie rzeczy, powiedzmy nawet i męskie w domu, tak? Gdzie no musiałam, po prostu ja ze szkoły nie mogłam biec z koleżankami, tylko od razu do domu, żeby coś mama nienawidziała albo babcia. I jak córa miała 8 miesięcy, mąż już też miał 18 skończone, przyjął się na kopalnię, no i przeprowadzka, tak, na wynajęte. No bo ileż można mieszkać na jednym pokoju z babcią, mamą, gdzie no stop w tym naszym pokoju siedzą, dziecko też było małe, czy spanie, czy cokolwiek. Był to dla mnie dylemat, bo tak jak mówię, to moja mama z tą babcią cały czas tej opieki potrzebowały. I teraz mąż mi mówi, no albo zostajesz tutaj, albo idziesz ze mną. No, no i przeprowadziliśmy się. Przeprowadziliśmy się właśnie do tej miejscowości, gdzie mąż pracował. Mąż jest górnikiem, był, bo już teraz jest emerytura. Jako młoda osoba, no bo to ile, 18 i pół roku mieliśmy, tak. Zaczynaliśmy te nasze życie teraz, tak. Przez teściów, czyli przez rodziców, od męża nie byłam wcale akceptowana. Bo gdzie taka młoda, tacy młodzi, że mąż miał bogaczą sobie wziąć. Znowu następne głosy obok mnie, ale ja sobie nic z tego nie robiłam. Raczej jestem z twardego charakteru, ale też jestem osobą ciepłą, empatyczną i bardzo wrażliwą. Więc nie pokazując tego mężowi, gdzieś tam po nocach się płakało, tak? Co ja takiego zrobiłam, że nie może mnie teściowa normalnie zaakceptować, tak? I potrafiła przyjeżdżać znowu pod nieobecność męża, teściowa moja. Całymi dniami wielce mi pomagać w wychowaniu córy, gdzie siedziała i ględziła i tylko moje tak jakby minusy wyciągała. Nie umiałam gotować, nie umiałam prać, no nie umiałam nic. Więc uczyłam się od początku wszystko sama i naprawdę od podstaw, tak? Więc stwierdziłam, jeszcze nie dokończyłam, jak się postawiłam ojcu, tak? Te 15 lat. Wrócę się do tego. Przyszedł w pewnym dniu, bo się dowiedział, że idę nie na tą szkołę, co mam iść, a ja się gdzieś szykowałam. Wiadomo, nastolatka, jakiś perfumik, ładnie się ubrałam. Ojciec się do mnie odwrócił. Po już jakimś tam ględzeniu, chyba pół godziny, bo to zawsze on siedział w kuchni na jednym krześle, ja sobie chodziłam i szykowałam. I mama była wtedy w domu. I uciszała go. Ja mówię, mamo, zostaw. Zostaw. Nigdy w życiu, nie powiedziałam na rodziców stary, stara, nigdy w życiu ręki nie dźwigłam i nigdy w życiu my jesteśmy już tak z tamtych lat tak wychowani. Przede wszystkim szacunek. Możesz być nie wiadomo jakim ojcem, ale szacunek. Ale wtedy po prostu był chyba ten moment, że przegiął, dosłownie przegiął, bo powiedział mi, że on już wie, jaki ja zawód sobie wybrałam. Skoro tak mnie zmierzył, się ubieram i chce się prowadzić, no to na pewno będę kurwą. I wtedy się odwróciłam i po prostu go chwyciłam. Nie, że go uderzyłam, tylko go tak odrzuciłam. I mówię, to był twój ostatni występ wobec mnie. Dorastam sama wraz z mamą. Nie będziesz już tu więcej przychodził i mówił, jak mam żyć. Bo nawet powiem, nie, mama tam nie miała żadnych sądów z nim. Zaczynałam już się buntować temu. O, po prostu. Bo już to widziałam, że nic z tego ojca ja już nie będę miała. A on też nie powinien tak chodzić. Ja bardzo tak wyczuwałam, że
nie działa to dobrze na mnie, jak on przychodzi. Na ulicy go tam mijałam, uciekałam, to tam, to koleżanki, tato tam twój jest pod barem. Ja mówię, no dobra, nie. Jeszcze tam się łudziłam, bardzo mi brakowało ojca, powiem szczerze, bardzo mi brakowało w dzieciństwie ojca, bo ciężko mi było też z mamą i z babcią, tak? I tak czasami myślałam, Boże, jak było dobrze, by ten tata był, ale prawdziwy tata, nie alkoholik. Bardzo nie lubiłam alkoholu, bardzo. Przeciwstawiałam się temu, buntowałam się. No i z tym mężem przeprowadziliśmy się do takiej kamienicy, gdzie wynajmowaliśmy 3 rodziny. Ja byłam z nich wszystkich najmłodsza. Wiadomo, na dorobku ludzie. Z dzieckiem, mężowie na kopalni, jedno podwórko, ogniska, grille, dzieci nasze się razem bawiły. No i tak od tej mojej mamy, mama samochód przy prawo jazdy nie miała, ja też jeszcze wtedy nie miałam. Przeprowadziłam się całkowicie sama w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, gdzie teście też mnie nie akceptują. No i wieczorami, jak te nasze dzieci się tak bawiły, te starsze koleżanki, winko, a to po piwku ze soczkiem. Fajnie to było, że taka młodsza osoba może z takimi starszymi sobie tak wypić i tak fajnie jest, nie? Tak zainteresowanie kimś, nie? Że one się zainteresowały mną i wysłuchują mnie. I tak się popłynęło w ten sposób, że zaczynał smakować na alkohol i te wieczory. Czekało się na te wieczory. Ogniska tam jakieś takie siedzenie wieczorami, a to po piwku, a to drineczki. Jak córa miała 4 latka, wyprowadziliśmy się znowu na kolejne wynajęte, to dom był pod lasem. Myślałam może, że wtedy, jeżeli to tam będzie na takim odludziu, ja nie wiedziałam w ogóle wtedy problemu jeszcze. Alkoholizm, gdzie ja nie będę taka jak mój tata, no gdzie tam, to tylko jest lampka wina, to jest tylko piwo ze sokiem. Wtedy jest człowiek, początki alkoholika. Na rauszu, taki fajnie, uśmiechnięty przecież, nie? Fajnie wieczór, fajnie się zasypiało. I z jakąś nadzieją zawsze się budziło, bo przecież zaś koleżanki wieczorem sobie posiedzimy. Tak to sobie tak wszystko planujemy zawsze, my alkoholicy też. No i wyprowadziliśmy się tam. No i zaczęło się tam, przepraszam, jeszcze na tym wynajętym tutaj, zapragnęliśmy drugiego dziecka. W 93 roku. No i niestety poroniłam. Poroniłam w 12 tygodniu praktycznie. Jako młoda osoba przyszłam do tych 4 murów. Gdzie ta moja mamie o tym powiedzieć? Teściowa stwierdziła, jeżeli nie będzie te, to będzie następne. W tamtym momencie człowiek nie myślał o tym, że tak mi to na psychikę po prostu zadziała. Tylko chodził jak motor, czyli byłam córa, był mąż, praca i te koleżanki, nie? Czyli znowu coraz więcej, coraz więcej. W 95, po 2 latach, znowu próba. Niestety w 12 tygodniu, gdzie rano byłam u doktora, wieczorem dostałam krwawienia, znowu poroniłam. Wtedy chyba miałam, powiem szczerze, już kompletnie doła. Młoda dziewczyna, coś jest nie tak. Chyba już nie będę mogła mieć dzieci po prostu. Że tą córę, którą urodziłam w wieku 18 lat, gdzie bardzo ciężko przeszłam całą ciążę, bo opuchłam, że miałam 20 kg więcej wody, że straciłabym życie przy porodzie, bo po prostu zaczęłam wpadać w rzucawkę, gdzie okno za mną w grudniu otwierali, bo 3 odejścia miałam, zejścia w ogóle. Przez to tak mówiłam, nie miałam się narodzić wtedy, bo mama mnie miała usunąć i przy córce też bym straciła życie. Czyli do 3 razy sztuka, coś jeszcze mam do zrobienia widocznie. Bardzo to na mnie wpłynęło, zaczęłam uciekać ten alkohol. On był coraz częściej, on był pity później w domu, jak mąż miał na 18. Ja się nigdy nie reklamowałam, ja nigdy... Dużo osób, jak przestałam pić, w ogóle nie wiedziało, że ja piję. W domu, tak w pobliżu gdzieś, powiedzmy, domu, tak na tym podwórku z tymi znajomymi,
I teraz ta przeprowadzka tam, myślałam, że już, no, będzie dobrze. Nie, nie było dobrze, bo wiadomo, jak to jest na wsi, ten gryla robi zawoła. Właściciel domu przyszedł, to znowu jakaś buteleczka, a to przyjechali znajomi, to znowu buteleczka. Ja potrafiłam bardzo dużo pić i mi naprawdę wtedy też to mnie przerażało, że ja po imprezie potrafiłam wszystko podopijać, posprzątać. Nigdy nie budziłam się rano w ubraniach. Goście, jeżeli tak pozapijali, to ja ich kładłam do łóżka. Że nie było śladu rano, oni zdziwieni. Mówię, Ewa, kto to posprzątał, to? Ja mówię, ja. No jesteś niemożliwa. I ilość tego, tak? No to były piwkowania. Ilość piw na dzień 12. I to mocnych. Było wszystko w domu zrobione. Było ugotowane. Ale zaczynał się problem, tak? Bo córa była coraz większa. Mąż też. Tylko mnie upominał, nie, to nic się nie dzieje, to się absolutnie nic nie dzieje. Jak jeszcze było szczęście, w 98 roku zaszłam w ciążę, bo między moimi dwoma córkami jest 8 lat różnicy. Udało mi się tą ciążę donosić. Czułam się fantastycznie w tej ciąży. Na rowerze jeździłam do 8 miesiąca, ale piłam. Niby tak czekałam na to dziecko, nie? A piłam. Najlepszy czas, jak to mąż zawsze stwierdził, bo nigdy nie mieszałam chemii z tabletkami, z jakimikolwiek lekami. Mąż zawsze wręcz stwierdził, że powinno być cały czas na zaszczykach lub antybiotykach. Bo wtedy zero alkoholu. Nie wiem, w podświadomości widziałam parę razy po prostu i kuzyna, co się z nimi porobiło po zaszczykach, tak? Więc przeraziło mnie to. Mieszających z alkoholem. Tak, tak, tak. No i oczywiście nie wiadomo, czy się obudzimy potem, tak? Ja w ogóle do dzisiaj mam coś takiego w sobie, że nie lubię, jak się coś z moim organizmem dzieje, a ja nie mam nad tym kontroli. Jak coś tam wezmę, jakąś tabletkę i na przykład ona mi nie spasuje i zaczyna się coś dziać, bardzo panikuję. Tak już mam, nie? Także na jedno może dobrze, bo jestem wyczulona na to. Urodziłam córeczkę, czyli miałam dwie córy, ale to picie cały czas było. To picie już było, powiem szczerze, rano żadna czynność by nie była bez klina. Żadna. Ja potrafiłam w zimie, bo mieliśmy daleko do sklepu, nawet rower brać, na piżamę dres ubierać, żebym chociaż na ten dzień dobry miała te dwa piwa. I tu muszę powiedzieć też bardzo jedną, bardzo ważną rzecz, że alkoholik, każdy jeden alkoholik jest bardzo dobrym aktorem. Ma taką iluzję w sobie. On wtedy nie widzi kompletnie, jak niszczy świat wokół i ludzi. Alkoholik zawsze znajdzie powód, to jest obojętnie jaki, nawet gdy nie ten film leci, który chciałam i się wnerwiłam i obiad mi nie wyszedł. Jest tych powodów w ciągu doby naprawdę multum. Ten mąż był cały czas przy mnie. Zauważałam, że starszą córkę zaczyna już to męczyć. Zrobiła się moja córa tak wyczulona na to, że w tamtych czasach była moim wrogiem numer jeden. Po prostu mnie nienawidziała. Ona mi to w oczy powiedziała. Mamo, nienawidzę cię za to. A ja się cały czas jej tłumaczyłam. Za co? Przecież wszystko masz. Co ci brakuje? Nie umiałam tego zrozumieć po prostu na tamten czas. I jak córa druga młodsza miała, ona jest urodzona w 98 roku, w 2001 roku dostaliśmy mieszkanie, przeprowadziliśmy się w końcu do swojego mieszkania i niestety blok obok
cała patologia z jednej miejscowości, czyli eksmitanci, którzy taki próg alkoholowy. Tylko jeszcze w międzyczasie właśnie zmieniając te miejsca zamieszkania, no bo wiadomo, byliśmy dwojgiem ludzi młodych, gdzie znikąd pomocy żeśmy nie mieli, żeśmy szli własną drogą, począwszy od, jak to mówią zawsze, od łyżeczki sami kupowaliśmy. Czyli teraz z czasem biegiem czasu myślę, kurczę, że te pieniądze tak były, nie na to. Nie wiem, jak to wtedy tak było, że no wystarczało. Jak żeśmy się tutaj przeprowadzili, to już popłynęłam całkowicie. To już było, przepraszam, jakbym się rozpłakała, bo jestem bardzo wrażliwa. Miałam wtedy, jak tutaj w 2001 roku, ja jestem 72 rocznik, córa była urodzona druga, jak miałam 26 lat, miałam 29 lat. Czyli młoda osóbka, tak, w kwiecie wieku, gdzie nie umie teraz tak jakby przeboleć troszkę tych lat i to jest też mój minus troszkę, tak, że kobieta w tym wieku naprawdę kwitnie, powiedzmy. No i zaczął się ten blok tutaj obok. Od rana do nocy. Od rana do nocy. I to już były takie ilości. Córa wtedy moja miała ta pierwsza 14, 15. Jak ona się pojawiała w domu, ja byłam szczęśliwa, jak ona wychodziła do szkoły. Jak ona przyszła ze szkoły, a wychodziła do koleżanki, to byłam szczęśliwa. Bo ja wiedziałam, że ona mi wszystko przeszuka, od niej wzrok, od niej takie docinki. Poczekaj, jak tato przyjdzie z pracy, ona strasznie skarżyła na mnie, mężowi. I coraz bardziej widziałam bezsilność męża. Bezsilność męża widziałam coraz bardziej, gdzieś ukradkiem. Tylko ja musiałam po prostu wtedy już być. Ja, tak chlałam w domu, że ja miałam alkohol praktycznie wszędzie pochowany. W koszu na pranie. Płyny, co masz do płukania, to jest chemia, tak? W łazience. Tam tylko, gdzie możesz, żeby nie zajrzał. Bo muszę zaznaczyć, że nie miałam komfortu picia tak za bardzo. Bo mąż przychodziwszy z pracy, przeszukiwał mi wszystko. On poblokował konta. Ja nie miałam dostępu do gotówki w ogóle. Także starsza córka chodziła na zakupy, ale w tamtych czasach po co mi, jak zajdę blok obok? No jak to alkoholicy, no wesprzą mnie, nie? I mąż czasami zastanawiał się, za co ty znowu piłaś? I powiem szczerze tak, bo ogólnie całego mojego picia było 13 lat. Tylko tutaj, jak żeśmy się przeprowadzili, 29 miałam, przestałam jak było 36. Do odciny były najgorsze 4 lata. Zaczął się jakiś handel w tym bloku tutaj właśnie wódką. Nie wiem jaką wódką. Bo też brał ją sąsiad. No i przyszła od niego żona i się pyta, czy ja jestem agresywna też po tej wódce, co bierzemy tam od tego gościa, nie? Ja mówię, no że tak, coś się dzieje. Strasznie mięśnie bolały. Strasznie głowa bolała, że się stawało, powiem szczerze, chyba po najgorszym jakimś przeziębieniu, po charówie, że o niczym się nie myślało, tylko żeby dać klina, żeby ten organizm znowu zaczął funkcjonować. I zaczynało się moje takie przestawanie picia. Potrafiłam 2 miesiące nie pić, potrafiłam 4 miesiące nie pić, tygodniami. Byłam tak zmęczona, tak potwornie zmęczona tym piciem, że no coś strasznego. No i jeszcze w międzyczasie to muszę powiedzieć, że tato zachorował. Tato zachorował na najgorszy złośliwy nowotwór.
jaki może być. Po prostu gdzieś tu mu taki guzek wyszedł. 26 maja był u doktora, 28 czerwca, czyli miesiąc już nie żył. Ale bardzo ważną teraz dla mnie przełomem było ten ojciec, jak mi powiedział, takie zdanie, czy mógłby mnie teraz prosić o to, żebym go nie zostawiała, czyli w tej chorobie. Ja mówię, nie, tato, nie zostawię cię, po prostu będę. I powiem tak, że jeździł do kliniki o 7 rano, nie miałam wtedy jeszcze prawa jazdy, autobusem 10 km, tam bus Rakowców brał tych nowotworów, co byli chorzy na nowotwór. Jechałam z tym ojcem, gdzie moja córa w 2008 roku miała, ta młodsza, 10 lat. Jeszcze muszę powiedzieć jedno, że w styczniu przestałam pić, a ojciec zachorował w maju. I jeździłam z tym ojcem. Powiem szczerze, że w tamtym czasie była to troszkę moja miesięczna terapia. Siedziałam z nim w tej klinice, on obok mnie, gdzie doktor już powiedział, co nawet nie chciałam, żeby doktor mówił, bo on do końca nie wiedział, że to jest nowotwór. On myślał, że jakieś to tam jest zapalenie i poprosiłam doktora, żeby mu nie mówił, tylko zawołał mnie doktor. Ile ojciec pije? Ja mówię, no odkąd pamiętam? No lata, bo ojciec tam gdzieś jest z innych miejscowości, na Śląsk zjechał, bo ja jestem ze Śląska za pracą, także ja go nigdy nie pamiętam, żeby on nie pił. Jest tak wyniszczony alkoholowo, że oni nie wiedzą, co podjąć wobec niego, a muszą coś podjąć. Więc podejmą radioterapię, gdzie radioterapia przyspieszy, wiadomo, śmierć. On jest wyniszczony alkoholowo. Ja wróciłam na ten korytarz do tego ojca. Skłamałam go wtedy. Ja mówię, tato, coś z tym zrobią spokojnie. On już był w takim stopniu, że po prostu nie wiem, co to za wydzielina mu wychodziła. Tak jakby flegma z płuc. On tabletki brał, gdzie znowu się ślinił cały. Wycierał się. I siedzi teraz koło mnie. Nie, że się pastwiłam nad nim, bo to tak by mogło teraz wyglądać. I zaczyna tam takie rozmowy, że mnie kocha, że zawsze mnie chciał, bo nigdy córki nie miał. I ja codziennie zaczęłam zadawać mu miliony pytań i żeby dał mi odpowiedź tych, co w dzieciństwie nie miałam. Ja się go zapytałam, ja mówię, tato, gdzie ty byłeś? Jak najbardziej cię potrzebowałam. Gdzie byłeś, jak w szkole, nieraz wywiadówki. W różnych momentach mnie ojciec mój nie nauczył jazdy na nartach. Mnie mój ojciec nigdy nigdzie nie wziął. Czy to nawet na głupie lody, tak? Nie było czegoś takiego, jak wyjście z ojcem. Także przez ten miesiąc czasu, siedząc obok tego ojca, zrobiło dla mnie to dobrze. Tak czułam wtedy. No i po trzeciej radioterapii się okazało, że już nie miał siły nawet do busa wejść. Zajechałam do mamy. I proszę mi wierzyć, że wtedy jak popatrzyłam na niego, leżał na łóżku, 1,50 m, wszystko pozapadane po prostu. Bo nowotwór to jest okrutna choroba. Zżera całego człowieka. On tym jednym oddechem rękę dźwignął. Ja mu wybaczyłam wtedy. Wybaczyłam mu, bo przez ten miesiąc czasu, tato, powiedziałam ci z serca, co czułam. I tato zmarł. Ja pojechałam 17:05, bo to był ostatni autobus do domu, bo była jeszcze córa młodsza. I dostaję, jak wyszłam z autobusu, telefon od mamy, od sąsiadki, że jak wyszłaś, to za 10 minut tato zmarł. Czyli ten miesiąc byłam przy tym ojcu, tak? Byłam. I następnym takim przełomem, gdzie nie mam do dzisiaj odpowiedzi, co to się stało wtedy,
tak mi intuicja podpowiadała, że tak chcę, bo ja strasznie potem zaczęłam oskarżać taty za to, że ja piję, że to dzięki niemu piję, że ja tak nie lubiłam tego alkoholu, a tak mnie pochłonął. Przecież cały czas tylko on był winny, ten tato, nie? Zrobiłam pogrzeb, to był mój pierwszy pogrzeb taki, co zrobiłam cały, bo nikt go nie chciał pochować. Nawet synowie od niego z pierwszego małżeństwa nie trzymali z nim kontaktu w ogóle. I jak już był w tej kostnicy, poprosiłam męża i tam jeszcze kuzyn był, żeby wyszli, bo chcę zostać z tatym sama. No ale po co? Ja mówię, chcę mu na ostatnią drogę coś jeszcze powiedzieć. I jeszcze w międzyczasie, jak przestałam pić, to za miesiąc poszłam na prawo jazdy. Zaraz. Bo prędzej, logicznie myśląc, albo ja bym nie żyła, bo kogoś bym zabiła, w więzieniu bym była, bo to się z logiką w ogóle tak nie wiązało. Pić i prowadzić samochód, albo mieć prawo jazdy, bo do mnie to jest, już nie powiem co. No i zostałam z tym ojcem. Dałam mu do kieszeni świętego Krzysztofa, bo za tydzień mam egzamin z prawo jazdy, tato pilnuj tam nie z góry. Dałam mu małpkę na ostatnią drogę. Dałam mu 10 zł. I powiedziałam mu taką rzecz. Ja to już analizowałam wiele razy. I do dzisiaj nie wiem, bo jak ja to komuś powiem, to no tak. Powiedziałam, tato, w tym ostatnim teraz czasie powiedziałam tobie, jak ja ciebie odbierałam, jak ja ciebie pragnęłam. Wiem, jaką miałeś chorobę. Bo niestety ja ją też mam. Tato nie pije, bo nie piłam wtedy od 24 stycznia, a tato zmarł 28 czerwca, czyli to jest pół roku. Tato, weź sobie ten gen. Bo tylko to dostałam od ciebie, tak wtedy stwierdziłam. Weź sobie ten gen 2 metry pod ziemię i nie wypuszczaj już go. Bo ja chcę żyć dla własnej rodziny. Ja chcę jeszcze pożyć, bo mam 36 lat. Po prostu weź go sobie. No i zrobiłam ten pogrzeb. I proszę wierzyć, że po pogrzebie, nie powiem teraz, gdzie miałam styczność z alkoholem. Zaczął mi alkohol potwornie śmierdzić. W ogóle moja głowa, jak ja mogłam pić takie świństwo? Alkohol zaczął mi w ogóle nie przeszkadzać. Ja nie mówię o tym, że się nie pilnowałam, bo trzeźwienie to nie jest kwestia prób jakiejś, że tam, ach, będę się pchała tam, gdzie jest ten alkohol, żeby sobie coś udowodnić, nie? Absolutnie. Tylko zauważyłam tą zmianę od tego czerwca, gdzie jak tato zmarł, a mąż miał wtedy zmianę na 18 i szedł w nocy z pracy i było wszędzie ciemno, bo ja sobie taki nastrój zrobiłam w domu, gdzie na komputerze puściłam sobie muzykę i naprawdę przeżyłam tą śmierć, bo to była nie dość, że taka pierwsza śmierć, przedtem była jeszcze babcia zmarła w 98. bo też mnie wychowała, ale ojciec to jest ojciec, tak? To jest jeden z rodziców. I to jest ciężko, naprawdę, no, ten, co stracił rodziców, to wie o tym. Pomimo to, że ja go gdzieś w głębi zawsze kochałam, taty. Ja gdzieś w głębi zawsze myślałam, że on naprawdę kiedyś się ocknie i przyjdzie i przytuli mnie. I ja zawsze byłam taka łatwowierna. Ja bardzo pragnęłam tej miłości i tego taty. Tak bardzo zazdrościłam tym koleżankom, co miałam tych ojców, nie? No i powiem, że od tamtego czasu takie miałam uczucie, że jednak ten tato mnie posłuchał. Że chyba coś tam zrobił z tej góry. Bo nie było takiej ogromnej walki z tym alkoholem, tak? Nie było, bo mają trudniejsze drogi. Ja nie mówię, że to było, ale bo powiem szczerze, może teraz powiem o tym moim trzeźwieniu właśnie, bo one było w styczniu, a tato zmarł w czerwcu. Byłam tak zmęczona, to co mówiłam, tym alkoholem,
Ja nie wiem, czy tam było coś sypane do niego. Jaki to był alkohol? Alkoholik nie patrzy, jaki jest alkohol. Ważne, że daje kopa, nie? Więc nie, myśmy też nie wiedzieli, co my pijemy, ale tak uzależniał, że jeszcze bardziej uzależniał. Ja już tak stwierdziłam po tym przy końcu, że jedną z myśli było tylko rano oczy otworzyć i blok obok, dwie ćwiartki i jedziemy, nie? Bo inaczej nie pójdzie. Córy do szkoły, młodsza też już zaczynała, no ona była dzieckiem, tak, bo tak przestawałam pić, jak jej było 8 lat, 7. No, ale co przestawać pić? U mnie przestawanie pić to jest zakręcenie butelki, odstawienie i jechanie na dopościsku tak zwanym, tak? Więc dla mnie to nie było problemu zakręcić. Nawet mąż czasami się tak dziwił, bo jeżeli byliśmy gdziekolwiek na imprezie, to ja potrafiłam kieliszek do góry nogami dać i minąć którąś kolejkę, nie? I mąż się dziwił, mówi, że ty tak potrafisz. Bo ja byłam z tego zdania, żeby tylko mi się film nie urwał, bo mi się nigdy nie urwał film, nie? Nie chcę tego, bo no jak ja dojdę do domu, no i jak to będzie, tak? Alkoholik z takimi złudzeniami troszkę żyje. Oj, żeby córy mnie nie ujrzały taką, nie? Tak jakby córy codziennie mnie widziały inną, no troszkę w innym stanie, o powiedzmy. I stwierdziliśmy z mężem, takim przełomem było, słyszałam, że starsza córka z mężem mówi o studiach, że wiesz, tato, ale nie będzie szans, no gdzie mama pije. I tak słyszę i naprawdę córa starsza bardzo dobrze się uczyła. Ona pochłaniała naukę. Mol książkowy, ona potrafiła naprawdę codziennie w pokoju siedzieć. Ja zawsze to stwierdziłam, że mnie pilnuje. Ona czytała. I doszło do takiego momentu, gdzie mąż siadł do stołu ze mną. Ja płakałam już przy tych końcówkach, ja już płakałam z bezsilności. Ja już potrafiłam na fotelu spać, gdzie się budziłam zmoczona. Cały komplet wypoczynkowy, ja już nie widziałam, gdzie mam uciekać. No niestety, jeżeli mówimy szczerze, alkoholik już potem nie kontroluje fizjologii. Mamy tak wszystko wyniszczone w środku, że ja w środku czułam, że się cała telepoce. Ja nie umiałam garka z szafki wyciągnąć, ja nie umiałam prania do pralki włożyć, a pranie nie jest ciężkie. I powiedziałam, mąż siadł ze mną i mówi, że będzie odchodził. Niestety nie potrafi już dłużej. Jest zmęczony, że dziennie w pracy zazdraszcza swoim kolegom z pracy, jak mówią o swoich żonach, w samych superlatywach. A ja co? Jak ja mam wracać do domu? Bo nawet z uśmiechem nie idę do domu, tylko ze strachem. Czyli proszę sobie wierzyć, jeżeli ja przestałam pić w 2009 roku, to mąż miał w 91 się przyjął, prawie 20 lat kopalni za sobą. Przez 20 lat. No te początki wiadomo, początki to tam do nikogo one nie dochodzą, że to aż tak w takim kierunku pójdzie, tak? I twarz męża wtedy powiedziała mi wszystko. Że do tego dojdzie, bo on to zrobi. Na tamten czas jeszcze nie myślałam o tym, co on przeszedł. Bo my nie myślimy o tych drugich osobach obok. Przecież dla mnie, jako dla człowieka, moje dzieci były całym moim światem. Ja dla dzieci potrafiłam wszystko zrobić. I zawsze na pierwszym miejscu w życiu teraz są moje wnuki. Dzieci to była świętość. Ja zawsze mężowi mówiłam, co gdzie starsza córka mi powiedziała, wiesz, na pierwszym miejscu to ja kocham moje dzieci, a ty jesteś na drugim. A córa mówi, mamo, tak się nie mówi. Ja mówię, ale tak jest. Bo moja babcia zawsze stwierdziła, że mężów możesz mieć 150, ale dziecko jest tylko i wyłącznie twoje, nie? I chyba tak się tego tak uparłam. I powiem, na drugi dzień nic już nie wypiłam. Możliwe, że jedno piwo, bo już tak dokładnie nie pamiętam. A mąż przyszedł i mówię, zrobię tak. I jeszcze trzeba powiedzieć, że
Nikt alkoholikowi nie wierzy, bo alkoholik naprawdę, on przestaje pić miliony razy. Mało to, alkoholik stwarza takie historie wokół siebie, że ja mówię na tym dywaniku czerwonym po tego Oscara, to powinni tylko alkoholicy stać. I też nie brali to na poważnie. Spakuję torby, mówię do męża, zostawię je w pokoju spakowane i po prostu spróbuję sama. Jeżeli mi się nie będzie udawać, weźmiesz te torby, spakujesz mnie do auta i zawieziesz mnie na odwyk. Tutaj u nas niedaleko jest właśnie w Gorzyczkach, czy w Gorzycach, teraz nie powiem dokładnie. Przyszedł wieczór i podeszłam do córek w pokoju. Ja mówię, jakbyście wstali rano i mnie by nie było w domu. Możecie komukolwiek powiedzieć, że mama do sanatorium pojechała, bo tak jak mówię, ja się dobrze kamuflowałam tym piciem. Taki cichy pijaczek, o, ja to tak siebie potem nazwałam. Jakby mnie nie było, tato wie, gdzie jestem. Ja po prostu pojadę na odwyk, bo już jestem zmęczona, już nie chcę pić. Ja po prostu nie chcę. Nabrałam strasznie takiej pokory i co mi Adam uświadomił dopiero, bo zaczęłam po 16 latach sobie tak, mam swoje hobby szydełkowania i puszczać Adama live'y od niego, ale nie wchodziłam na te live'y. Gdzieś tam z boku Adam słuchałam. Ja mówię, Boże, jak prawdziwie on mówi. Każde jedno słowo w samo sedno trafiało do mnie. Zrobiłam i zaryzykowałam trochę, bo zamknęłam się w pokoju i zrobiłam sobie sama na swoją odpowiedzialność detoks. Nie wychodziłam z tego pokoju, oni mnie tylko dokarmiali. Czyli mąż obiady robił, córa zaglądała do mnie, mamo, czy coś potrzeba? Ja mówię nie. I bardzo prosiłam, wyjdźcie zawsze, nie patrzcie na mnie. I wtedy, no teraz dopiero uświadomił mi Adam, że powinna być monitorowana, tak, elektrolity, takie rzeczy, że mogłoby wtedy serce nie wytrzymać, tak. Ja wtedy chciałam tylko wytrzeźwieć. Ja tak się tej myśli głęboko ujęłam. Ja mówię, ja muszę, jak nie teraz, no to chyba już nigdy. Będzie 40, będzie 50 i umrę tak jak mój tato, a ja tego nie chcę. Żeby moje własne dzieci usłyszały to, co ja usłyszałam od doktora o swoim ojcu. Żeby nie patrzyły. I najbardziej, co też, ja nie chciałam, żeby moje córki się już wstydziły za mnie. Wyobraź sobie, że idzie córa 13 lat, 14 lat, gdzie siebie pamiętałam z tamtego wieku z ojcem, tak? A ja siedzę pod blokiem obok, nawalona, tak? I ona wchodzi do domu, gdzie jest pusto, bo mama bloku obok jest, tak? I jeszcze młodsza przychodziła, czyli jak ta miała 13, 8 lat, no to ta miała ile? 7? Te dzieci były, one były ubrane, one były najedzone. I alkoholikowi się to wtedy wydaje, to jest wszystko, nie? To jest taki, jak to mówią czasami, wysoko funkcjonujący alkoholik, bo jest wszystko porobione. Nie można się niczego doczepić, a co ci ludzie wiecznie ode mnie chcą, nie? No i w tym moim detoksie zostajesz sam w tym pokoju. Powiem tobie, niech nikt ze mnie przykładu nie bierze i nikogo nie będę nakłaniać, bo wiem, że źle zrobiłam, że podjęłam się tego sama. Po cenie, jeszcze raz po cenie i nie móc wyjść z łóżka. Bo po prostu to było, powiem szczerze, dwa razy COVID przeszła mi i to jest pestka totalna. Nie móc wyjść, trzymiesz mocz i żeby tylko mąż wieczorem mnie usłyszał, ja mówię, pomóż mi do łazienki dojść, żeby się wysikać, bo ja nie umiem. No to ten mąż doprowadzał mnie i z powrotem. Smród niemożliwy, bo człowiek jest tak zatruty tym alkoholem. Cały organizm po prostu ten pot to jest aż kwaśny. I powiem tobie, ten cały mój detoks prawie 2 tygodnie trwał. Po 2 tygodniach prawie zdecydowałam, że wyjdę z tej mojej nory, żeby się pokazać tym dzieciom. Uśmiechnę się chociaż do nich.
poczułam, że może to już jest ten czas. A jak nie, to te torby były cały czas pakowane, nie? Także ja je dałam sobie na widoku, żeby je po prostu, te torby, widzieć. Że jak nie dasz, Ewa, rady, jedziemy, nie? To jak one mnie, zobaczyły w kuchni, ja szłam, proszę sobie wyobrazić, że każdy jeden mebel to była moja podpórka. Ja byłam sztywna z bólu, nie wiem, jak to można teraz określić, nie było miejsca, co by mi nie bolało. Poszłam do łazienki i z taką ulgą, z takim zmęczeniem, przejście z pokoju do kuchni, do łazienki, to jest zaledwie, nie wiem, ile metrów, 7. Tak siadłam, oni nic nie mówili, ponieważ czekali wtedy, aż ja coś powiem. No i powiedziałam im: dzieci, będę walczyć, ale ja muszę coś zrobić. Możecie słyszeć. Podeszłam do lustra w łazience. Popatrzyłam na siebie. W wieku 36 lat, gdzie dzisiaj moja córa ma 34, mogłam wtedy zdjęcie zrobić, tak, do porównania. Jak popatrzyłam do tego lustra, był to człowiek tak zmęczony, tak zniszczony, że moja skóra to było coś strasznego. I przyznałam się do tego lustra sama sobie, że mam problem, że pozwoliłam substancji, wtedy to tak nazwałam, być wyższą nade mną. Że jestem chora, że jestem bardzo chora. A moja choroba to jest alkoholizm. Ale zrobiłam to tak twardo w tym lustrze, że patrzyłam prosto w oczy, w sobie. Bo ja mówię, od niepamiętnych czasów siebie tak przyjrzałam sobie. Mówię, wstawanie rano, to tam poczesanie się. Gdzie tam o make-upie, gdzie tam kobieta by dbała o siebie, czy coś wypić, no kurczę, trzeba dzień zaczynać, nie? To nie jest tak. Może się i czułam kiedyś atrakcyjna w tym alkoholu, ale to nie było to. Jak pozaglądałam na swoje zdjęcia, to... Ale nie podarłam je, zostawiłam je, bo my to musimy pamiętać, tamtą stronę, wiesz, musimy. I zaczęłam walkę. Nie, z alkoholem się nie walczy. Zaczęłam trzeźwieć. Powiem szczerze, strasznie trzeba głowę układać. Strasznie trzeba edukować się, strasznie trzeba szukać kogoś, kto się na tym troszkę zna. A że mamy przyjaciela rodziny, który teraz 22 września będzie miał 20 lat niepicia, czyli on już jest 2 lata i 8 miesięcy trzeźwy, ja dopiero zaczynam. Zaczęło się od niego, od telefonów, on po terapiach, bo tam było dość głębiej, od saszewki, od terapii, czyli on mi trochę przekazywał tych narzędzi, tak, z tej terapii. Bo ja się troszkę tu do nas, do meetingów, tu nigdzie niby tak stwierdzili, że nie ma terapii. Ja spróbuję sama. Bo jeden poszedł na meetingi, po pół roku zapił. Drugi poszedł na terapię, zapił. I wiesz, jak tak słyszysz od tych pobliskich alkoholików, no innej terapii nie ma, no to po co? Nie, na pewno też nie pomoże, nie? I się uwzięłam, żeby nie zrobić tego może wtedy, to co oni, żeby nie zapić, to ja sama spróbuję. Nigdy nie trzeźwiałam z rozgłosem, nigdy nie trzeźwiałam z publiką, nigdy się z tym nie unosiłam. Zaczęłam poznawać sama siebie, zaczęłam poznawać problem tego. Bo to jest choroba emocji, to jest choroba psychiczna, to jest choroba, powiem tobie, uczymy się na nowo żyć od pierwszego dnia.
Czyli od każdej jednej relacji, począwszy od męża, to jest jedna relacja. Począwszy druga od najbliższej rodziny, to są dzieci. Zaczęłam. Przepraszałam ich niby codziennie, ale to nie było to. Chyba po pół roku czasie, czy nawet dłużej. Jak już sobie uświadomiłam tak troszkę, na czym to wszystko polega, zaprosiłam ich do stołu, oczywiście w łzach. Zaczęłam ich w taki sposób przepraszać, że myśmy płakali wszyscy, cała czwórka. Że bardzo was przepraszam, ale to była siła wyższa nade mną. Ja nawet nie pamiętam, co ja mówiłam. Ja czasami nie pamiętam, co ja czyniłam. Więc to nie była prawdziwa Ewa wtedy. To był alkohol. A że to jest taka choroba, że mną całą zawładnęła, jak każdego alkoholika. Bardzo was błagam, chociaż wiem, że zostanie ona w waszej pamięci całe życie. Tego nie miałam potem przeboleć, że te dzieci moje, gdzie tak bardzo ich kochałam i kocham do dzisiaj, musiały na to patrzeć i przejść to, że zgotowałam im takie piekło, przed którym ja się tak broniłam jako dziecko, nie? Jak to idzie durno, gdzie my, dzieci alkoholików DDA, patrzymy na sytuację w domu, zarzekamy się, przyrzekamy się, nie będę piła, nie alkohol wróg jeden. To jest kwestia czasu, że popłyniemy. I znowu sobie obiecujemy, że nie przeniesiemy to na naszą rodzinę, tak? Nie da rady. Nie da rady, choćby nie wiadomo, jaką filozofię człowiek skończył i psychologię. Tak to Adam nazywamy, to po prostu mamy w mózgu. Przeprosiłam ich w ten sposób, że zrobię wszystko teraz. Oczywiście też, ale powiem tobie, że trzeźwienie nie polega na walce. Nie polega na walce w środku. O, że się nie dam temu skurwysynowi. Nie, a wystawiajcie mi go na stół i taki, wiesz, na takim dupościsku, bo to nie tędy droga. My się musimy, tak jakby ja to nazwam, oswoić. Że ten alkohol był i jest i on będzie cały czas. Ten alkohol jest do ludzi, tak? No oczywiście, bo jest w każdym sklepie. Więc jeżeli ja idę do sklepu i ktoś kupuje ten alkohol, ja to mam przyjąć po prostu, że ktoś sobie chce wypić, ale ja nie mogę. I te trzeźwienie, te uczenie się, te, wiesz, zagłębianie się, zaufanie przede wszystkim, budować zaufanie pierwsze od najbliższych, tak? Bo to też tak nie ma, tak to właśnie też Adam mówił. Przepraszam, tak mówię o tym Adamie, ale Adam też tam ma troszkę powołania takiego, bo sięga naszych środków, tych alkoholików, tak? Tak dogłębnie. Bo też może z powiedz dokładnie, jak się Adam nazywa. Adam Albert Beach. On jest. Mój trzeźwy dom na Facebooku. I powiem szczerze, że chyba nic się nie dzieje po przyczynie, bo ja na Adama trafiłam po 16 latach niepicia. Nigdy nie chciałam TikToka, córki powiedziały, mamo weź, bo to taka fajna aplikacja z przepisami kulinarnymi, ale też i z filmikami. Nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Więc ja sobie tego Adama puszczałam. To był mój taki pierwszy ziomek, go nazwijmy, co tak go chciałam słuchać. Tak dosadnie do mnie trafiał. Ja nie wchodziłam na te live'y, bo powiem tobie, jak mi się pierwszy wnusio urodził, teraz będzie miał w listopadzie 6, powróciłam po 30 latach do szydełkowania, gdzie mnie moja babcia nauczyła. I tak, wiesz, szydełkowałam i go tam słuchałam. No i powiem szczerze, pierwszy rok, potem 2 lata, to jest naprawdę, to jest bardzo ogromna praca. To jest bardzo ogromna praca nad sobą. Poznajemy nowe emocje, których żeśmy nie znali. Dotyk jest inny, zapach jest inny, odczucie czegokolwiek jest inne. Relacje, gdzie mąż kiedyś do mnie mówił, a wiesz, jak to alkoholik, a ty tam wiesz, ja zawsze wszystko najlepiej wiem przecież, nie? Zaczęło się słuchać ludzi dookoła.
zaczęło się relacje robić z córkami, gdzie te moje córy, wiesz, a nam ostatnio takie fajne zdanie powiedział, że tak jest fajne, kurwa, trzeźwienie, że chciałby się zapić, żeby powrócić do tego pierwszego dnia trzeźwienia. Bo zaczynasz żyć inaczej. Zaczyna się życie, kolory się widzi. Wstaniesz rano bez strachu. Czujesz ręce, czujesz nogi. Głowa nie boli. Siadasz, kawkę sobie robisz, gdzie smak kawy. Ta kawa kiedyś nie była do mnie ważna, bo to z pianką było ważniejsze, tak? Cały, wiesz, apetyt, smaki jedzenia, w ogóle to wszystko było nie te. Takie ja to zawsze nazwałam, takie życie za mgłą, życie zamulone. Tak się to odbierało wszystko. Wiesz, gdziekolwiek się poruszałeś, oby był ten alkohol, bo ja nie wytrzymię tego dnia, nie? Pomimo to, że tak ten mąż mnie pilnuje, ale ja i tak odskoczę przecież. Ja sobie go tak zakamufluję, że... No i trzeźwienie to jest ogromna droga. To nie jest tak, że ja nie piję rok, dwa lata, i bo przychodzą takie miodowe lata, że się tak zachłysnąłeś tą trzeźwością, że mnie ten alkohol absolutnie już nie dopadnie, nie? Ha, absolutnie. Nie, to nie tędy droga. My nie możemy czegoś takiego robić, jak kiedyś, jak ci mówiłam, co przestawałam pić, a już byłam też już na jakiejś tam fazie, że trzeźwa, to mówię, wiesz, mężu, ja już teraz nie będę tak dużo pić, ale jak wiesz, pójdziemy do gdzieś na imprezę albo coś, to tam drinka dwa sobie wypiję, nie? No to jest przestawanie picia, tak? Tylko żeby nadarzyła się jakaś impreza, nie? Gdzie by gdzieś tam te piwo zawsze było, bo z tą nadzieją zawsze czekasz już na ten dzień, a wytrzymiesz. Wytrzymiesz naprawdę długo, bo tam będzie ten alkohol, nie? I teraz powiem sobie, nigdy nie próbowałam, nigdy nie zapiłam. Od momentu 24 stycznia 2009 roku jestem stuprocentowym abstynentem, bo nie zjem ci nawet słodyczy, gdzie jest ślad alkoholu. Czyli nawet loda ci nie zjem, jak tam teraz piszą, pączka z adwokatem. Niech każdy robi jak chce. A jak już słyszę zerówki piwo, to powiem tak szczerze, pospolicie scyzoryk mi się w kieszeni otwiera. Bo dalej ludzie sobie nie zdają sprawy, dalej nie zdają sobie sprawy i dalej próbują siebie, że to tylko zerowe piwo. Ale smak jest piwa, tak? Ale ja przecież mi teraz piwo śmierdzi. Nie, że ja bym się musiała napić tego piwa, bo ja mogę pić. Ja się mogę napić. Przecież mi nikt nie broni się napić, tak? Przecież sięgnę teraz, napiję się. Tylko wiesz, co pamiętam? Pamiętam tą drugą stronę, jak przechylę to, co będzie. Ja już tam nie chcę wrócić. Ja będę walczyła ze wszystkich swoich sił, jakie mam w sobie, a jestem ponoć silną kobietą, ale też, tak jak mówię, z drugiej strony bardzo wrażliwą kobietą. Więc tak to Adam mówi, nie chodzimy tam, gdzie są jakieś wyzwalacze. Nie chodzimy, nie kusimy losu, bo są ludzie po 5, 10, 15, 20 latach, którzy zapiją, tak? Więc nasza choroba to jest coś takiego, ja to porównuję, przepraszam, bo może każdemu alkoholikowi też jest dobrze, jak sobie tak trochę w głowie poukłada i tak, jak mi to ma pomóc, ja to tak twierdzę, to się tego trzymam, to jest tak jak z cukrzycą, tak? Wiesz co, zjem teraz pół kilograma cukierków, dam sobie dwie jednostki insuliny, może mi też nic nie będzie, a jak zmierzę cukier i będzie tam na przykład wysoki, to sobie dodam tych parę jednostek, ale jak mi gdzieś trafi jechać, to możesz śpiączkę cukrzycową wpaść, tak? Czyli też jest to takie taniec na cienkiej linii, ja to nazywam. Dzisiaj tu jestem z wami, ale ja nie mogę powiedzieć, że jutro będę z wami, bo my żyjemy 24 godziny tu i dziś.
Ja nie mówię, że nie dziękuję za te 24 godziny Bogu, bo dziękuję za nie codziennie. I powiem tobie tak, mam dwie córy, gdzie jedna skończyła te studia. Skończyła, jest magistrem. Moja dziewczyna głowę. Mam drugą córę, która ma 26 lat. To są już kobiety, które mają swoje rodziny. Teraz mam trzech wnusiów, 6, 4 i 2. I nie pozwolę po prostu, żeby... Mam dużo pokory do alkoholu. On jest nade mną. On jest wszędzie nade mną. Tam, gdzie on jest, to ja tam nie muszę być. Jeżeli mnie zaakceptujecie taką, jak jest... Bo alkoholik też z dużo takimi problemami, nie problemami, wiesz co, z innymi ludźmi, no to jest nasze społeczeństwo. Zacznijmy od tego, że nasze społeczeństwo to jeszcze jest ciemnowrót. Janusze ze wsi, oczywiście, co sobota, co niedziela, nie? Co tam, to musi być. Po pracy też to musi być. I jeżeli gdzieś tam w tym towarzystwie się znajdziesz, no to jak to nie pijesz? Ja mówię, no nie piję, po prostu nie piję. Ale to napij się szklankę piwa. Ale nie piję. Czy ty rozumiesz, że nie piję wcale? A to antybiotyki. I zaczynają grzebać. Ja się pytam, czy ja tobie się muszę tłumaczyć? Nad nami tylko jeden sąd zawsze będzie, nie? I mój mąż stwierdził, czasami stoi koło mnie i widzi, że już nie idzie wybrnąć z tej sytuacji. Czasami. Bo jesteśmy innej wiary, a ta wiara nam nie pozwala pić. I powiem tobie, towarzystwo milczy. Wtedy. I jeżeli ja wchodzę w jakieś towarzystwo, nie mam przyjaciół, moje córki to są moje przyjaciółki, mam swoją taką garstkę na jednej ręce, idzie policzyć przyjaciół, rodziny. Są to ludzie, którzy znają moją przeszłość, którzy szanują mnie. Ja będę tylko z takimi ludźmi się zadawała. Teraz oczywiście tu, na TikToku, jeżeli mam komuś pomóc, może to być jedna osoba. Może to być jedna rodzina. Bo wiadomo, że dzieci najbardziej cierpią. To bym była chyba najszczęśliwszą osobą na świecie. Bo jestem nawet też zasłużonym krwiodawcą krwi, że mogę coś od ciebie dać, tak? I jeżeli ta akurat moja historia by naprawdę pomogła, to chciałabym tego najbardziej chyba. Przez to, ja zawsze mówię, nic się nie dzieje bez przyczyny. Ludzie dalej nie wiedzą, jaki to jest ogromny problem. Jaki to jest ogromny problem. Oceniamy ludzi przez szatę. O, idzie, zaś, nawalony. Poznaj tego człowieka. Powiem tobie do dzisiaj, jeżeli do mnie podchodzi na ławce, jak to nas, jak ich nazywają, żule. Ja dam te dwa papierosy. Ja mu dam na te piwo. Bo ja też tak mogłam skończyć. To są osoby, nie traktujmy ich wszystkich, bo niektórzy, jak to twierdzą niektórzy, na własne żądanie. Nie. Ja też mogłam powiedzieć, przechlałam 13 lat na własne żądanie, tak? Kto by tego chciał? Żeby przechlać 13 lat sobie tak wyciąć z życiorysu, nie? Tak teraz by ci tłumaczenie ludzi, ale przecież my mamy wszyscy wybór. Ale jaki możesz mieć wybór, jeżeli twoją siłą wyższą jest alkohol? I niektórzy tego nie umieją zrozumieć, że alkohol? No ja też piję, ale tak. Przecież ja nie będę siadać i spowiadać się w każdym towarzystwie. Po prostu, powiem tobie, musiałam też dojrzeć. Przedstawiam się po prostu jako alkoholiczka. Jeżeli widzę, że w danym towarzystwie inaczej nie pójdzie mi to, że nie piję po prostu, no to zapoznam się jako alkoholiczka, bo ją nie jestem po prostu, tak? Czy się wstydzę? Nie. Nie wstydzę się. Bo moja córa starsza powiedziała mi, mamo, powinnaś być dumna z siebie. Ja mówię, nie Kamila, bo to głupi. Ja nie jestem dumna, bo ja siebie pamiętam po tamtej stronie. Może bym i chciała wiele aspektów zapomnieć z tamtej strony, nie? Nie da się. Ale dzisiaj ci powiem dobrze, że to pamiętam, wiesz? Dobrze. Bo powinniśmy to pamiętać, o. Z tego względu, że to, co wielu robi, spróbuję se dzisiaj nie napić.
spróbuję zimne piwko. A co tam? A w niedzielę wstanę rano, 100% mi nic nie będzie. Ja nie wiem, jak mój mózg gdzie zadziała. I ten strach powoduje, że mam paraliż przed tym. Nigdy w życiu, mam nadzieję, że nie będę zmuszona. Boję się bardziej pomyłek, tak? Obok mnie. Więc pilnuję każdego napoju, każdej szklanki. Co do buzi wkładam, że czasami też tak jest, że jesteśmy gdzieś i pierwsze mąż ciastko próbuje. Wypieków, bo no wiadomo, na wsiach dużo spirytusu tam się leje. Nie chcę być niegrzeczna, że ktoś dla mnie na moją wizytę zrobi ciasto, a ja go nawet nie spróbuję. Więc teraz, jeżeli sobie zrobisz taki krąg przyjaciół i ludzi, z którymi się spotykasz i ciebie znają, to już jedziesz do nich bez obaw na kawę, bo oni nie kupią lub nie upieczą ciasta z alkoholem. Ale nie zamykajmy się też w życiu. No wiadomo, trzeba żyć, więc to są wizyty u różnych ludzi. Więc mąż zawsze pierwszy próbuje. Tylko mi kiwnie, że mogę, no to wtedy mogę jeść, tak? Ale powiem tobie, choćbym nie wiem, jaki język miała, a bardzo lubię wypieki, ciast. A jestem niepewna, tego ciasta nie ruszę. Do mnie to jest alkohol, to jest nadal w innej postaci, ale to jest alkohol. I niestety musimy sobie uświadomić taką najważniejszą rzecz, że ta choroba jest tak paskudna, tak podstępna, że ona czyha na nas za każdym rogiem. Multum znajomych, multum naprawdę i w rodzinie, co się ludzi pozapijało w wieku, nawet 50 niektórzy nie dożyli. Ja dzisiaj mam 52 lata i proszę mi uwierzyć, że gdybym piła, to dzisiaj już by mnie na pewno nie było. 100% daję i mojej rodzinie też to powiedziałam i oni są świadomi tego, że po prostu no, atak serca, cokolwiek, bo zaczynały mi się już problemy takie zdrowotne, że nie wiedziałam, co to jest, wykręcało mi strasznie palcami w rękach. Ja nie umiałam po prostu chwycić łyżeczki ani nic. Jeżeli pewna faza przyszła, już ilość tego alkoholu, to jak to moje córki nazywały, robokop się ze mnie robił. Tak troszkę zaczynałam sztywnieć tak jakby. Więc gdzieś tam układ może nerwowy już nie dawał sobie rady. I bardzo, bardzo czego pragnęłam wtedy w tym trzeźwieniu już, dziękowałam nawet za to, że mam nadzieję, że jeszcze mnie tak w środku za bardzo nie wyniszczył. Że te 36 lat, te 13 lat picia, wiem, że tam zmiany na pewno swoje zrobił, tak, to jest normalne, ale nie zrobił już takie, że mi zaczynają teraz w tym trzeźwieniu troszkę przeszkadzać, tak, bo dużo alkoholików, co zaczyna trzeźwieć, zaczynają problemy z ciśnieniem, tak, z sercem, jakieś tam choroby potem wychodzą z picia oczywiście, tak, no bo to jest z picia, bo jak się piło, to tego nie ma. Ja zawsze mówię, jak się pije, to nic nie boli, oprócz głowy i mięśni, tak? Ale gdzie ty byś sobie tam pomyślał, trzeba iść do dentysty? Albo że jak się skaleczysz, to wszystko samemu się zawsze leczy, bo no chyba w tym stanie nie pojadę gdziekolwiek, nie? A to w ogóle świat zewnętrzny to był cały głupi. To gdzie ja tam to sama sobie zrobię, nie? A głowa boli, zapiję odpowiednią ilość, to przestanie. Nie? Także alkoholik on nie widzi siebie jako w ogóle osobę czującą, jako osobę, że trzeba zadbać o tą osobę, tak? O samą, wiesz, fizycznie teraz mówię, jeżeli coś się stanie albo coś boli, no by trzeba było przestać na te 2 dni troszkę to podleczyć, albo jakoś. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, bo alkohol jest od rana do nocy. Do ucinki po prostu. Może tam jeden dzień, wiesz, jak czasami spadała tolerancja na alkohol, bo też takie momenty są, to się mniej wypijało, bo po prostu na wymioty szło, tak? I zawsze były tłumaczenia. Zawsze. Wiesz, wczoraj coś zjadłam. I to tak dzisiaj.
Co się dzieje? Ale nie wiem, no chyba przeterminowane coś. Alkoholik ma na wszystko wytłumaczenie. Alkoholik zrobi wszystko, żeby się napić. Alkoholik zrobi wszystko, ponad wszystkie siły zewnętrzne, żeby dojść do swojego punktu, czyli wtedy, kiedy on jest na rauszu. A wtedy od niego historie są tak zajebiste, że całe towarzystwo będzie tylko go słuchało. Bo przecież on jest tak zabawny, że to towarzystwo tylko dla niego siedzi tutaj dookoła. Ja zawsze mówiłam, wiesz, bo strasznie, jak zaczęłam trzeźwieć, wyciszyłam się. Bardzo się wyciszyłam. To już nie była ta zajebista Ewa, tak? Ja nie czepiałam, ja nie miałam agresora w sobie, żeby tak jak inni tam, wiadomo, żeby kogoś krzywdzić. Tylko oj, nie podchodź do mnie i nie mów mi, co mam robić. Bo wtedy troszkę agresora się we mnie, zawsze musiała mieć rację. Taki budził się agresor, tak, we mnie. A jak zaczęłam trzeźwieć, zaczęłam wyciszać się, zaczęłam bardziej zaglądać do wnętrza, dużo przemyśleń. I moim takim terapeutą właśnie był ten biedny mój mąż. Siedzieliśmy do drugiej, do trzeciej, ja rozmawiałam, on słuchał, rozmawialiśmy na nowo. Na nowo zaczęliśmy relacje tworzyć. I on jeden taki cały czas przy mnie jest, cały czas wspiera, cały czas tak jakby pilnuje. Powiedział, wiesz, dla tych chwil warto było żyć. Jakbym to miał jeszcze raz przeżyć, przeżyję to. Bo widocznie musiało być to, i córa też to już powiedziała, żeby było tak, jak teraz jest. Każdy z nas ma jakiś krzyż do poniesienia w życiu, tak? Jedni mają choroby inne. Ale co jest najważniejsze, że dzisiaj siedzisz z nami tu taka, przede wszystkim prawdziwa, tak? Prawdziwa Ewa. Ja zawsze żałowałam, szkoda, że już tak w moich humorków nie będzie, bo wiesz, jak to wypijesz, to uśmiechu, żarcików, taka jesteś zabawna, nie? Tego mi zaczęło w pewnym momencie brakować i zaraz było takie olśnienie, Ewa, i powiem tobie, ja jestem bez picia, uśmiechnięta od rana do wieczora. Problemy mamy my wszyscy inne. Nie ma człowieka bezproblemowego. Kłopoty życia codziennego bierze się na klatę. Powiem tobie, każdy takie załamania podbudowują mnie, a bardziej podpalają mnie do działania. Co? Z tym dałam radę, a z tym nie dam rady. Przyznać się muszę do jednego nałogu, który został, to jest palenie papierosów. I śmiech na sali, bo każdy mówi, to umiałaś rzucić, a tego nie umie rzucić. No, ciężko mi jest, powiem szczerze. I jestem pozytywnym człowiekiem, jestem uśmiechniętym człowiekiem. Chwytam życie teraz pełną parą. Mam dobro chyba wraca w ten sposób, że mam wspaniałą rodzinę. Mam wspaniałe córy, mam wspaniałych chłopczyków Czech. Tą babcię, no oni do tej babci aż lgną. Czyli nie byłoby tej relacji, tak? Gdyby ta babcia była wiecznie. I jaki przykład dajesz dzieciom? Przecież dzieci cię kochają bezwarunkowo. Jaki przykład dajesz tym dzieciom, będąc właśnie na rauszu? Też dużo z córami rozmawiałam na ten temat i rozmawiamy. U nas w rodzinie to nie jest temat tabu, bo zięciu też przecież od początku wie i szanuje za to. Także ja nie będę się kamuflować, czemu ja nie piję alkoholu, czemu, no bo jestem na tabletkach, albo jestem na jakichś tam środkach. Nie, ja jestem alkoholiczką, ja nie mogę. I cała moja rodzina o tym wie i mało to jest, jak siedzimy wszyscy. Mamo, nie bój się, w tych piernikach, nie, ja zaglądałam w sklepie, bo ja nawet składy czytam, wiesz. Chociaż jak ugryzę, no, czuję, no to oczywiście wypluwam to. Bo ja się boję, nie powiesz ty mi 100%, ani ja tobie, co się będzie ze mną potem działo, tak? Także życzyłabym każdemu trzeźwiejącemu, żeby zdał sobie sprawę, że naprawdę to życie mamy jedno i powtórki nie będzie już, nie będzie nigdy.
Więc jeżeli zaczyna trzeźwieć i zdecydował się przejść tą bramę ku lepszemu życiu, trzeźwienie to jest samo szczęście. Samo. Nie ma rzeczy teraz. Mi nic nie brakuje. Ja nawet, że nie mam przyjaciół, że idę na ogródek, mam tam pieska, mam dużo zajęć, rozmawiam z każdym, wiecznie uśmiechnięta, pozytywna. Oczywiście, że przychodzą momenty, gdzie muszę zostać sama i sama ze sobą dać rady. Przychodzą momenty nawrotu, bo to jest choroba nawrotów. Tylko wtedy jest ten halt. Jakby nie było, szukam odpowiedzi, co spowodowało ten nawrót u mnie, tak? Przecież też nie wiedziałam o tym, co to suchy kac. Zaczęłam się edukować, bo już też go parokrotnie miałam, tak? Alkoholowe sny. Jak wystraszony człowiek przychodzi, czy to jest realne, czy to nie jest realne. Oj, sen, ale po tym jest kac. Także, wiesz, do innych ludzi to jest takie śmieszne, ale przecież też mamy fantomowe bóle, tak? Gdzie ktoś ma amputowaną rękę, a nadal go boli ta ręka. No to my też mamy, to jest, ja to nazywam już taki rak duszy trochę. To tam jest u mnie, ta druga Ewa, nad którą muszę dziennie pracować. A jeżeli będę unikać takich wyzwalaczy, jeżeli będę unikać głupich tematów, jeżeli będę unikać to, co mi nie pasuje, bo czuję po sobie, że mi coś nie pasuje, to mam nadzieję, że przejdę na trzeźwo te życie. Ja nie mogę myśleć o tym, co będzie jutro, pojutrze, bo alkoholik nie może przyszłości swojej planować. I moje córki też o tym wiedzą, jak one coś planują, to ja zawsze tak krótko mówię, wiesz co, mamy telefony, jutro się dzwonimy. A już się śmieją, wiedzą o tym, bo ja nie wiem, co za tydzień ze mną będzie. Jeżeli ja już sama nie wiem, co ze mną będzie, to tym bardziej ludzie obok nie wiedzą, co ze mną będzie, tak? Więc nigdy nie traćmy takiego pewniaka, raczej pewniaka, nie traćmy takiej pokory i nie bądźmy tak cholernie pewni. Bo to jest najgorsza rzecz, taka pewność w ludziach, ja już na pewno nie zapiję. Ale gdzie tam? Wiesz, ile takich kozaków znałam? Już byłam na pogrzebie u paru takich. I ze mną stali i w oczy mi patrzyli, przychodzili do mnie po pomoc. Nawet pamiętam sytuację, gdzie facet dwumetrowy klęknął przede mną. Pomóż, Ewa. On miał takie delirium, że on po prostu nie miał kurtki sobie zapiąć. Pomóż mi, Ewa, bo ja nie mogę już. Tłumaczę. Wiesz, ile był razy na odwyku? 17 razy. I coś, ktoś gdzieś robił błąd, czy on sam, nie wiem, w wieku 42 lat zmarł. Rano go znaleźli, córa właśnie, atak serca. Nie umiał z tego nałogu wyjść po prostu. On nie chciał słuchać. Nie chciał właśnie słuchać, a przede wszystkim alkoholik musi się nauczyć słuchać ludzi obok, bo to oni byli, są obok i oni zawsze będą obok, tak? I jeżeli, wiesz, mąż już coś tak czasami mówi, Ewa, ja mówię, co? Ale tam, gdzie jedziemy, to ja nie wiem, czy on, kurczę, nie wyciągnie alkoholu. Ja mówię, może wyciągnąć alkohol, nie ma żadnego problemu. Tylko wiesz, co robię? Jeżeli już jest ten alkohol, staram się gdzieś tam, wiadomo, to zapalić, tak by go tam nie było. I w pewnej fazie ja zawsze wychodzę. Mamy pierwszą fazę picia, gdzie cię zauważają. Jest fajnie, śmiech, żarty. Druga faza, gdzie wchodzi. Czyli już się to zaczyna, że ta Ewa się pojawia i znika, towarzystwo ogólnie, tak? I trzecia faza to już jest najgorsza. Że dla tych pijących już nic nie istnieje, tylko ten alkohol. To ja się staram tak w tej drugiej fazie. Dziękuję, było miło. Ale dlaczego do domu? No bo już muszę. Po prostu. Za dużo tego. Po prostu nie pozwólmy na to, żeby za dużo było takich ludzi wypitych, alkoholu, piw, butelek. Ja nie mam problemu z tym, z tego typu, żeby
te piwo tam gdzieś stało. Ale wolę, aby ono nie stało. Rozumiem. Mąż absolutnie, wiesz, bo tam komuś zawsze coś tam zrobi i oni, mąż też nie pije, bo mąż mój i starsza córka też zapomniałam powiedzieć, mają coś takiego, jakby zatrucie organizmu. I oni po szklance piwa po prostu są pijani. Pomału, że. I mają coś takiego, że na drugi dzień, to nie jest tylko jeden dzionek, ale dwa, trzy dni odchorowują bardzo. Nie umią jeść, wymioty są. I po prostu stwierdził mąż, nie chce, on tego nie potrzebuje i córa też. Chociaż wypije czasami lampkę wina. I także mąż, on to chowie, jak on dostanie za kogoś, jeszcze się śmiejemy, mówi, Boże, oni mi piwa tak, jakbym jakimś, co bym pił, bo go znają, wie, że on nie pije. Ale to zaś ma komuś dać za coś, tak? I to jest wszystko schowane, to jest, u nas nie ma tu na widoku, dookoła, bo ja nie chcę już z nim żyć, z tym alkoholem. Okay. Ja, jeżeli ktoś przy mnie stwierdza, że alkohol jest dla ludzi, oczywiście, że się z tym zgadzam, tylko nie dla alkoholików. No właśnie, i tym akcentem już kończymy naszą długą rozmowę. Bardzo dziękuję Tobie za wysłuchanie. Moi drodzy, mamy Adasia. Alkoholik z Lister jest u mnie na kanale. Alkoholik z Lister nas poznał. Bardzo fajny, wartościowy chłop. Tak, wartościowy. Dużo też mi pomógł prywatnie przemyśleć niektóre rzeczy, sprawy. Chciałbym coś powiedzieć Ci, Ewa, ale za dużo nie mam do powiedzenia. Możesz wszystko powiedzieć. Nie. Ja jakbym mógł, to bym chciał się teraz przytulić, tylko tyle. Ja też, uwierz mi. Jesteś pierwszym człowiekiem. Pierwszym. Całkowicie. Wiesz, do wszystkiego dorastamy. Do tego wywiadu może też trzeba było dorosnąć. Co powiedziałam Tobie, to tak odgłębnie. Oprócz oczywiście męża, tak? Ale jesteś obcą osobą. Ja, tak jak Ci mówię, nigdy nie reklamowałam się. Co kogo może interesować moja historia, tak? Jakich jest miliony. Co będę się udzielać? Jesteś pierwszą osobą, której to wyrzuciłam. Bo odpowiedź na moje picie nie szukajmy. Tak, alkoholik nie może szukać odpowiedzi. Dlaczego ja zaczęłam pić? Trzeba było przejść od dziecka ponownie drogę w głowie, wiesz? Ponownie zagłębić się, co mnie bolało. Sama śmierć przecież siostry, tak? Gdzie ja miałam 3 latka, razem żeśmy spały, ona tylko zapiszczała. Zmarła, ten brak potem wiecznie jej. Oni mi nie wzięli na ten pogrzeb z okna, widziałam, że wszyscy idą, a mnie zamknęli jako 4-latka. Ja to wszystko pamiętam. I czy w tamtych czasach, nie wiem, może gdyby moja mama też była troszkę inna, zaopiekowałaby się w inny sposób troszkę mną, że tyle tej traumy mam przez tego taty. Dla nich to zawsze było takie jakieś, ja nie wiem, takie oczywiste. Przecież nie tędy droga, że po prostu ty przychodzisz, mama wiedziała, o której ze szkoły, a co się potem z dzieckiem dzieje, no. Musiałeś sam się zaopiekować. Ja i tak dziękuję Bogu za to, że skończyłam na tym alkoholu tylko. Wiesz, że nie popadłam w jakieś złodziejstwa, jakieś, wiesz, takie, żeby tej mamie pomóc, nie? Przecież różne towarzystwa mamy. Przez to zawsze ja też córką mówiłam, wiek buntu musimy wszystko spróbować, musicie wszystkiego spróbować, oprócz jednej rzeczy. Nie krzywdźcie nigdy innego, narkotyków i złodziejstwa, nie? Bo to są też takie konsekwencje, powiem, nie za fajne tego wszystkiego. Okej. Okay. Ewunia, musimy kończyć, bo mi się wydaje, że mi się telefon przegrzewa. Dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję. Nie ma za co, to ja Tobie dziękuję, że się mogłam otworzyć przed Tobą. I jeżeli naprawdę jednej osobie, no nawet jednemu dziecku, gdy to pomoże, bym była bardzo szczęśliwa. Bardzo. Na pewno pomogę. Wójna, ulecie i zostań tu jeszcze ze mną. Dziękuję, moi drodzy, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy również serdecznie.